Siemanko, siemanko, z tej strony Crispo. Dzisiaj sobie znowuż zagramy w grę Frefire. Mamy już wygran 133 na trybie solo, więc myślę, że to dobry wynik. No i lecimy z gierką. Dzisiaj sobie znowu zagramy w duala pompy. Myślę, że na chillku to wygramy. Oczywiście, że to wygramy. Może szybciej się włączyło niż zawsze. Będziecie widzieć zawsze takie coś, to podchodźcie. Z tego diamenty można zdobyć lub kasę. Aczkolwiek to jest już bardzo stare. Z tego względu, że już dawno minęła ta... Jakby to nie wiem, jakby to powiedzieć, czy to aktualizacja, jeśli chodziła z tym. Po prostu to byli gracze, którzy już tego nie puścili wtedy i robią to teraz. No, tak jakby już... Musztarda po obiedzie, można powiedzieć. Tak trzymali to, no. I dopiero teraz spuścili. To tak działa na podstawie granata, o bardziej bym powiedział ściany. Wstawia się, no i możesz ty do tego podejść i reszta graczy. Tam najwięcej z tego, z jednego, można zdobyć 5 diamentów. W ten czas pojawia się taki znak czterolistnej koniczyny. Że ma się szczęście, coś takiego, no. Jeden diament można dropnąć z jednego, dwa diamenty z jednego, pięć diamentów z jednego i to tyle. O hajs, no to chyba 10, 20, 50, coś takiego. Mogę się też mylić, jeśli chodzi o hajs, ale raczej nie. Już dawno z tego nie korzystałem. No bardzo, już kilka miesięcy nie gram w Frefire. Nie grałem. Wtedy. Odkąd, no i... Bo mi zbanowali konto, ale to było wtedy, mówię, że dawno nie grałem, w sensie wtedy. I teraz ostatnio gram właśnie sobie w Frefire. No tamto konto też było dobre. Też było dobre. Ciężko powiedzieć, które lepsze. No pod względem skina, to ten ma fajną twarz, mi się podoba. Ale tamten zielony ogółem był ładny, cały zielony, tak błyszczał się tak fajnie. Dlatego no plusy i minusy. Ja bym mógł podłączyć te dwie postacie, że tylko głowę zostawić z tej i tamtą resztę ciała. Jest jak jest. Typów tutaj na razie nie widzę. O, shotgun. Sobie na razie wywalę. Mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie strzelał. Dobra. Ej, no miałeś mi wziąć shotguna. Dobra. No i sobie dual pompkę weźmiemy z tych dwóch shotgunów. No, mogło być lepiej, jakby były dwa te same shotguny, ale dobra. Może być ten spaz, właśnie ten ospas. Ale wolę tego. Tak właśnie zastanawiając się, odkąd nagrywam na YouTube, to jest coś takiego właśnie, że mniej graczy jest, jak się nagrywa. I często przed filmikiem, jak się przednagrywa, no to no, są takie małe problemy.
z rzeczami, takie różne właśnie zauważyłem. Więc nie zdziwcie się, jak będę nagrywał filmiki nie od początku, jak nie lecę samolotem, tak ogółem, jak już w pół meczu. Zauważyłem, jak się nagrywa na YouTube, to jest dziwniej. Nie jest tak fest, ale no, mecze są trochę insze. Tego będę nagrywał też ogółem, jak już będzie coś takiego lepszego. I też będę ogółem też będę nagrywał tak od początku do końca mecza. Ale mówię, z takiej akcji było się przegapiło i tak się smutno robiło, że jak się... O kurde, jakiś typo... Nie zabij mnie, proszę cię, byczku. Dobra. O, idzie agent. Kurde. Idzie po śmierć, patrzcie na to. No, bliżej, nie wstydź się. W ogóle zauważyłem, że jak się nagrywa na YouTube, to takie dziwne goście idą. No, gdzie normalnie gość by szedł sobie, jak tutaj ktoś stoi? Przecież wiedział, jak tylko podejdzie, to wyrwie strzały. I takie rzeczy się dzieją głównie nagrywając na YouTube. Nie wiem, dlaczego tak jest. Pojęcia nie mam. O, kolejny. Mamy szansę. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Pojęcia nie mam. Czyli nie zawsze tak jest, jak nagrywam na YouTube. Gość taki pewny siebie, o, pewnie pomyślał sobie, że jestem jakimś bambikiem, kurde. Że po... nie musi się męczyć, po prostu pójdzie sobie, a co kurde, wyskoczyłem na niego. Na co on sobie myślał? Takie podejście kosztuje śmiercią. Nigdy się nie podchodzi do kogoś, kto ma jakąś ściankę czy coś swoją postawioną lub po prostu pudło jakieś, drzewo. Bo tylko jak podejdziesz, to ten gość na ciebie wyskakuje i jako pierwszy w ciebie strzela. Taka prawda. Nawet z jednym HP może wtedy z tobą wygrać. Znaczy tacy ludzie czasami się trafiają, ale najdziwniejsze to jest właśnie, że jak się nagrywa na YouTube, takie najdziwniejsze, że tak mało graczy jest. Nic się prawie nie dzieje. Czy tak gra specjalnie robi, żeby ludziom utrudniać w nagrywaniu? Tego nie wiem, ale to coś jest na rzecz. Coś jest na rzecz. Czasami takie goście niemyślące się zdarzają, że właśnie sobie idą. To wtedy jest taki dylemat, zawsze ktoś jest po tej stronie, a ty po tej. Kto pierwszy wyskoczy, no to wygrywaj, tak nie strzelasz siebie na nie. Tak to bywa. Tylko właśnie tego nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Musiałem wam pokazać, jaki kurde niszczę. Ale takie zawsze problemy są, jak nagrywam się na YouTube. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Może takiego pecha mam. Bo teraz, jak się nie nagrywa na YouTube, to wszędzie, tutaj ty by był, tam, i byś mógł nawet z 10 frogami wyjść i jeszcze wygrać ten mecz. Lub niestety przegrać, ale co zależy. Zależy, jak ci pójdzie. Jak się nagrywa na YouTube, to się przechodzi, nie wiem, tylko z 2 fragami się wyjdzie i tylko tego końcowego pokonasz, albo no. Albo niestety by się nie udało, no i bym musiał rzucić ten filmiczek właśnie z przegraną.
ale w większości się mi udaje wygrywać, na szczęście. O, tego grzyba sobie wezmę, on jest... Miałem takie wrażenie, że ktoś się wychylał przez okienko, tak? Dobra, dobra, dobra. Zjedliśmy go. On jest najrzadszym grzybem z całej gry i daje całe... Całe to coś. EP, tak to się nazywa. Duży początkowi gracze mogą to pomylić z dodatkowym życiem, ale nie tak łatwo. To słyszę, że cię powoli regeneruje. Tak po 1 HP cię regeneruje. Czy tam po 2? Nie wiem, ile to regeneruje zasadniczo. Ale bardzo mało wiem. Czemu ich tak mało jest przy YouTubie? No czemu? Już normalnie często jak nie nagrywam, to już tutaj by ktoś na mnie czekał i by mnie szczelał. Pech. No ale może dlatego, że tak mało nagrywam w sumie na YouTube. 3 filmiki na dzień i to nie zawsze, bo tylko przeważnie weekendy nagrywam. Stać mnie może na shotguna? Nie stać. Może już... O, teraz będzie mnie stać. I gitara. Lecimy. Dobra, teraz dual pompa z tych dobrych pomp. Superancko. Lecimy po wygraną. Słyszałem typa. Jest na górze. Tylko... Da się... To jakby się dało, chyba da się zbierać. Dobra. Na szczęście, moi drodzy, da się zbierać rzeczy podczas leżenia. No i na szczęście da się podczas leżenia zbierać rzeczy. A chyba kiedyś się nie dało, ale nie pamiętam już. Jak się ruszniecie? O dobra, jednak wszystko działa, dobra. No to co? Gdzie oni są? Dobra, mamy tam typa. Zakampimy na niego, może się uda. Szybko. Nie no, widział mnie, na bank mnie widział, na bank. Nie walczę z nim, ponieważ na górze jeszcze ktoś jest. Usłyszałem. A jakbym sam te walczył, to pewnie drugi by się wrąbał i bym zginął. Tylko nigdy nie róbcie, jak słyszycie drugą osobę, to uciekajcie. Zależy w jakiej sytuacji jesteście. To by była głupota teraz walczyć. Tym bardziej, że on użył tej swojej bańki posranej, czy tego pola siłowego, jakby to nazwać. O, był tam.
Jak będą walczyć, to o. Nie mam broni na dalekość. Co ten gość robi? Co ten gość robi? Dobra, idzie do domku. Mamy szansę. Mamy szansę. Robimy takie coś. Wyskakujemy z niego lotni. Pyk, pyk. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zastrzeli. Proszę cię, proszę was. Ole długo. Nie lubię zbierać w tej grze rzeczy. W każdej. No mógłbym się budować, ale... Dobra, proszę nie zauważ mnie, gościu. Tam jest typo, tam jest typo. Tak. Już mnie chyba zauważył. Albo to było w kogoś innego. Tam się kręci typo. No nie mamy żadnej snajpy. Ponieważ mamy dual pompy. Podlecimy sobie tam do niego. O kurde. No już tam jakiś menel się pruje. Z tymi menelami jest. Brudnymi menelami, brudnymi. Dobra, ostatni typ mi został. Gdzie on będzie? Pewnie na dachu siedzi. Dobra, czas to sprawdzić. Nie ma go na dachu, w takim bądź razie jest tam przy pudłach. Albo przy tym drzewie raczej nie, bo tam wracałem. Albo za tą ścianką jest, tak. Za tą ścianką gość jest. Ale dałem te ściany. Zginiemy, zginiemy. Dobra. Dałem radę. Dobrze ten gość weszedł do tego domku. Gitaraczka. Kolejny winek jest.